Witam bardzo serdecznie również przedstawicieli władz naszego miasta, powiatu i gminy, a także instytucji naszego miasta. Witam księży z naszych parafii, a w szczególności mojego wspaniałego katechetę z lat młodości, proboszcza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, księdza Wojcikowskiego. Jak i również proboszcza naszej kolegiaty jarosławskiej, księdza Bocho, któremu dużo zawdzięczamy. Ale najmocniej witam przybyłych mieszkańców Jarosławia i okolic. Bez was, słuchajcie kochani, bez was każde spotkanie byłoby pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ to wy nadajecie sens i odpowiednią rangę każdemu wydarzeniu. Chylę czoła i jeszcze raz mówię serdeczne dzięki. Jarosławski Klub Gazety Polskiej, jak i wszystkie kluby w całej Polsce, zakładane są nie dla kariery obecnych czy przyszłych profitów. Tworzą je patrioci, osoby przeważnie niezwiązane z żadną partią. Identyfikują się z podstawowymi wartościami etycznymi i moralnymi, którzy nie znajdują w swoim środowisku odpowiedniego forum do dyskusji i w związku z tym organizują się w kluby. Jest to działanie oddolne, czyste w swojej genezie i spontaniczne, tak jak było na początku Solidarności. To jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, bez polityki, bez polityków, lobbystów, biznesmenów, karierowiczów, złodziei i odgórnych nacisków. Cele, jakie przyświecają działalności klubów Gazety Polskiej. I celem działalności klubów jest wspieranie aktywności społecznej, przede wszystkim na szczeblu lokalnym, jak i również ogólnokrajowym. Dbałość o interes narodowy, suwerenność państwa, krzewienie patriotyzmu. Budowa państwa i społeczeństwa w oparciu o tradycyjne wartości wywodzące się z kultury chrześcijańskiej. Przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu w życiu publicznym. Aktywna walka z polityczną cenzurą. Krzewienie zachowań sprzyjających rozwojowi swobodnej debaty. Animacja i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na szczeblu lokalnym. Celem działalności klubów Gazety Polskiej jest także wspieranie mediów należących do strefy wolnego słowa, przede wszystkim Gazety Polskiej, oraz tworzenie niezależnych mediów lokalnych. Witamy naszego parlamentarzystę z Prawa i Sprawiedliwości, pana Golbę. Szanowni Państwo, od 10 kwietnia 2010 celem działania klubów Gazety Polskiej stała się walka o wyjaśnienie wszystkich przyczyn katastrofy w Smoleńsku oraz godne upamiętnienie jej ofiar. Każdego 10 miesiąca zapraszamy na mszę do kościoła świętego Mikołaja, czyli klasztoru benedyktynek. Wszystkich, którzy w swoim życiu kierują się credo Bóg, honor i ojczyzna, zapraszamy do współpracy. Ja słyszałem bardzo wiele teorii na temat tego, że samolot lądował 4 razy, czy próbował lądować 4 razy, że były naciski polityczne, że jakiś alkohol wchodził w grę i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli byłbym w stanie i byłbym skłonny przyjąć jakąkolwiek z tych tez postawionych wtedy przez media jako przyczyny katastrofy smoleńskiej, to nie usłyszałem tych, które wydawały mi się najbardziej oczywiste, mianowicie te, które są związane ze stosunkami polsko-rosyjskimi na przestrzeni wieków.
jakoś zupełnie podświadomie ta katastrofa wywołała we mnie pewnego rodzaju lęk. Nie będę ukrywał, że w sumie mam go do dzisiaj, bo sytuacja wokół tej katastrofy, ale też i wokół Polski ciągle się nie zmieniła od tamtego czasu. I nie słyszałem nigdzie w mediach żadnej dyskusji na temat tego, że to mogła być zupełnie inna historia, że to mogło się wydarzyć w sposób całkowicie inny niż ten, który jest lansowany w mediach. Ja nie oczekiwałem, że ktoś mi powie, że to był zamach. Ja oczekiwałem takiej dojrzałości od naszego państwa, z której wynikałoby, że wszystkie elementy są brane pod uwagę. Tego nie słyszałem. To było bardzo dziwne i będąc od lat człowiekiem w różnym stopniu związanym z polskimi mediami, z telewizjami, ale również przede wszystkim z telewizją publiczną, miałem świadomość tego, że jeżeli ja będę chciał zrobić film, który jakby poszerzy tą dyskusję na temat przyczyn katastrofy, możliwych scenariuszy, które katastrofa smoleńska ujawnia, ja nie będę w stanie tego filmu zrobić w Polsce. Z wielu powodów. Między innymi z takiego, że miałem bardzo głębokie doświadczenia właśnie z telewizją publiczną i na co dzień miałem możliwość oglądania, jak bardzo ta instytucja jest rośnięta ze światem polityki. I miałem świadomość tego, że ciężko będzie się z próbą opisania katastrofy smoleńskiej, ale też stosunków polsko-rosyjskich i polskiej pozycji we współczesnym świecie przebić. Doszedłem do wniosku, że to jest po prostu strata czasu i postanowiłem porozmawiać o tym filmie, o pomyśle na ten film z ludźmi, z którymi pracowałem od wielu lat. Bo to nie jest tak, że ten film jest moim pierwszym filmem bądź pierwszym filmem dla telewizji na Zachodzie. Ja takie rzeczy robię od lat 16. Filmy dokumentalne zacząłem robić w roku 1995, kiedy po raz pierwszy wyjechałem do Czeczenii, żeby przyglądać się tamtej wojnie Czeczenii z Rosją, wojnie o niepodległość Czeczenii. I ta przygoda z filmem dokumentalnym trwa do dzisiaj, mniej więcej w okolicach początku XXI wieku, czyli rok 2000-2001. To były te lata, kiedy rozpocząłem swoją współpracę z różnymi telewizjami na Zachodzie, między innymi są to BBC, czy właśnie VPRO holenderska, czy Channel 4. Ja dla tych telewizji robiłem wcześniej filmy dokumentalne, więc w sposób naturalny postanowiłem podzielić się pewnymi wątpliwościami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej i jednocześnie zaproponować możliwości zrobienia filmu. Holendrzy przy pierwszej rozmowie, która wyglądała mniej więcej tak, że ja zadawałem serię pytań dotyczących tego, co wiedzą o katastrofie smoleńskiej, ujawnili cały szereg informacji, które dostali i one były identyczne jak te, które funkcjonowały w polskich mediach w tym czasie. To znaczy, że złe warunki pogodowe, niewyszkolona załoga, naciski polityczne, alkohol, bliżej nieokreślony powód, dla którego kilkakrotnie podchodzono do lądowania, nie słuchania się procedur itd., itd. To była ta wiedza, którą oni mieli na temat katastrofy smoleńskiej. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy trochę dłużej rozmawiać na temat tego, jakie ja mam wątpliwości, jakie ja chętnie postawiłbym tutaj pytanie i jakie są fakty dotyczące choćby wraku, czy czarnych skrzyniach, czy tych wszystkich niedopowiedzeń fundamentalnych dla tej sprawy się wydaje do dzisiaj. Moi partnerzy z Holandii nie mieli żadnych złudzeń, że taki film powinien powstać i że powinno się go pokazywać w Europie, dlatego że to rzeczywiście jest jeden z tych elementów, który Europie zagraża. I podjęli decyzję o zrobieniu tego filmu. To było mniej więcej w okolicach czerwca, połowy czerwca, początku lipca 2010 roku. I film jak na swoją długość, na warunki, w jakich powstał bardzo szybko. Już 10 października był gotowy, leżał na stole w Holandii i czekał na swoją emisję. Tak mniej więcej wyglądała ta historia, jeżeli chodzi o film. Natomiast jeżeli chodzi o katastrofę, no niestety mam taką smutną refleksję, którą zawsze się dzielę z widzami, jeżeli mam tylko okazję, że ten film powstał ponad pół roku temu. I gdybyśmy tak zupełnie bezemocjonalnie spróbowali popatrzeć na pewne pytania, które zostały tam postawione, one do dzisiaj nie mają żadnych odpowiedzi.
One ciągle pozostają w zawieszeniu i co gorsza, wszystkie te elementy, które do tej pory stanowiły w pewnym sensie, no nazwijmy to oficjalną wersję katastrofy smoleńskiej, czyli te wszystkie argumenty, które zostały wytoczone przez Komisję MAK, choćby w raporcie, to jest ten dokument, który powinniśmy traktować jako punkt odniesienia pewnie, one powoli przestają mieć jakąkolwiek rację bytu. To znaczy wyjaśniło się, że nie było nacisków, nie ma takich danych, nie ma takich informacji. Wyjaśniło się, że nikogo nie było w kokpicie, oprócz pilotów. Te informacje zostały oficjalnie podane przez polską prokuraturę. Wyjaśniło się, że nie było żadnych kłótni. No? Że kilka tych elementów, które my w jakiś sposób próbujemy określić jako ta pierwotna wina, czyli procedury i tak dalej, one gdzieś schodzą na drugi plan. Ja nie jestem specjalistą od lotnictwa, nie jestem specjalistą od sprzętu technicznego, więc trudno mi tutaj będzie pewnie dyskutować z różnego rodzaju teoriami, które gdzieś w tej przestrzeni dyskusji są. Ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że winę za tą katastrofę w 100% ponoszą Rosjanie. Powiem dlaczego. Wydaje mi się, że żeby mówić o odpowiedzialności, wystarczy spojrzeć choćby na moment, w którym po prostu samolot jest już w powietrzu. Samolot leci, prawda? Jest to samolot wojskowy. Należy do 36. Pułku Lotnictwa Wojskowego. Lecą nim, pilotują ten samolot wojskowi. Leci tam delegacja państwowa. Samolot ląduje na wojskowym lotnisku. Sprowadzającymi ten samolot wieży kontrolnej są żołnierze. Nagle okazuje się, że mamy do czynienia z procedurami, które mają dotyczyć samolotów cywilnych. Jak to się dzieje? Trudno to wyjaśnić, ale jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie te okoliczności wojskowe, to prawo wojskowe o lotnictwie mówi tylko tyle, że o tym, czy samolot ląduje, czy nie, decyduje ten, kto siedzi w wieży kontrolnej. Rosjanie mieli problem. Nie wiedzieli, czy posadzić polski samolot, czy go nie posadzić. Oni stworzyli sytuację w pewnej przestrzeni dyskusji politycznej, ponieważ to oni zaczęli dzwonić do Moskwy, pytając się, co robić. Co w konsekwencji doprowadziło do całkowitego paraliżu decyzyjnego i rozbicia się tego samolotu w jakiś sposób. I ja tutaj, jeżeli chodzi o winę tą ostateczną, końcową, chciałbym postawić kropkę. Czy mam wrażenie, że w tym elemencie odpowiedzialni za tą katastrofę są Rosjanie. Dziwi mnie bardzo to, że my poszukujemy teraz dowodów, które teoretycznie powinny były obciążać nas, czyli tych, że nie było jakichś procedur, że nie rozmawiali po rosyjsku i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów praktycznie nie ma, bądź myślę, że jeżeli są, to są one wtórnym elementem śledztwa. Natomiast jeżeli mówimy o katastrofie smoleńskiej, o samym momencie katastrofy, wydaje się, że to jest bezsprzeczne, co mówię w tej chwili. Ale to może tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam do zadawania pytań. Powiedziawszy